Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Robert Huci i zapraszam Cię na webinar, który odbędzie się już wkrótce. Link do rejestracji jest poniżej tego materiału wideo. Przejdźmy zatem do analizy technicznej. Zatem zacznijmy analizę Biomedu Lublin. Chcę ci pokazać, że faktycznie spółka bardzo fajnie eksplodowała w sumie dwukrotnie, trzykrotnie można było spokojnie coś tutaj z niej dla siebie uszczknąć. No ja nie wziąłem udziału w żadnym z tych wzrostów, które tutaj się pojawiły, tu w tym ostatnim, gdzie jeszcze pojawiały się informacje, że faktycznie może coś się ciekawego wydarzyć. Tutaj było mocne uspokojenie rynku, po czym taka wręcz eksplozja cenowa. Każdemu, kto oczywiście kupował gdzieś tutaj, czy nawet tutaj niżej gratuluję, oczywiście fajne posunięcie, jeżeli chodzi o to, że potencjał naprawdę wzrostu w takiej spółce była, był duży. No oczywiście pewnie nie zadziałoby się to, gdyby nie okoliczności i tutaj można powiedzieć, że to jest właśnie ta spekulacja, gdzie tak naprawdę tą cenę bardzo mocno wypchnęli ludzie do góry. Ja nie brałem w tym udziału, tak jak powiedziałem. Też nie mam takiej mentalności, że coś mi uciekło, czegoś nie mam na rynku jest naprawdę sporo okazji i zawsze gdzieś e, możemy znaleźć miejsce dla siebie. No i ja właśnie przy tym walorze również znalazłem miejsce dla siebie, e, ponieważ kupiłem po 886 gdzieś tutaj w tych okolicach, to będziesz mógł sobie zlokalizować, będziesz widział również dzień i cenę. Po jakiej kupiłem Biomet Lublin, no i oczywiście moje wyjście nastąpiło tu gdzieś do góry po 18, już sobie przygotowałem też slajd, żeby wiedzieć po 18,70, a więc gdzieś na tym poziomie 18,70 oddałem swoje akcje. Oczywiście oddałem znaczną część do góry, część jeszcze sobie zostawiłem na ewentualne jeszcze wzrosty, czyli jakiegoś zasięgu powiedzmy do 26 zł, gdzieś tak w tych okolicach mogłem podejrzewać, że jeszcze coś się wydarzy. Ale mimo wszystko przy tych najbliższych szczytach zaczynałem zamykać tą pozycję. Jeśli chciałbyś właśnie wiedzieć, w jaki sposób udaje mi się często wychodzić właśnie z takich powiedzmy jakichś gdzieś tam na dość wysokich poziomach, z, z różnych walorów i oczywiście też kupować je w miarę odpowiednich miejscach, no to zapraszam Cię do mojego programu. Opis znajdziesz również poniżej tego materiału wideo. No i tam będziesz mógł czegoś więcej się e, również dowiedzieć. Jeśli chodzi o sam Biomed Lublin, aktualnie cenę mamy 9,50, czyli ja jeszcze resztkę akcji, którą mam po 8,86 nadal mam i jeszcze są one po prostu na plusie. Oczywiście jeszcze je teraz zostawię, dlatego trudno byłoby mi tutaj powiedzieć Ci, że warto jeszcze się zaangażować w ten walor, ze względu na to, że naprawdę wiele kwestii już mamy za sobą, które mogłyby jeszcze prawdopodobnie spowodować. Oczywiście nawet kwestie fundamentalne, które można by było wziąć pod uwagę, one nie oznaczają tego, że musi się coś również wydarzyć. To jest bardzo podobnie jak z analizą techniczną, a więc nie ma tutaj za bardzo co, tego jakby mm, wywlekać, że, że być może coś jeszcze tutaj drgnie w tej powiedzmy spółce. Ja wychodzę z założenia aktualnie, że nawet jeżeli to może się wydarzyć ruch, który już jest naprawdę ograniczony, ponieważ te wzrosty już są coraz niższe, a więc zbuduje nam się taki powiedzmy mały trójkąt, oczywiście tutaj by trzeba było poczekać na uformowanie się tego dna, taki trójkąt, który po prostu już całkowicie mocno zacieśni cenę, no i prawdopodobnie jeżeli cena nawet znalazłaby się na poziomie 17 zł, to tam już oddam resztkę swoich akcji i na pewno już na razie w ten po prostu walor nie będę się już angażował, choćby dlatego, że już nawet tutaj może się okazać, że ta kwestia podejścia tej ceny do 17 zł może być w bardzo rozciągnięte po prostu w długim terminie czasu. Oczywiście, że wiele kwestii już covidowych się gdzieś tam układa, więc to również ma też jakiś wpływ na to, czy będzie rosło zaangażowanie w popyt na te akcje, czy też nie. Wstępnie mój ruch, który udało mi się jakby wziąć z tego rynku, to był naprawdę taki już ostatni podryk. Sam się oczywiście jeszcze wahałem, czy w rzeczywistości chciałbym się zaangażować, ale powiedziałem sobie, że oczywiście jakąś część swojego kapitału mogę e, ulokować czysto spekulacyjnie właśnie w ten walor. No i mimo wszystko mm, udało się bardzo ładny wynik e, z, tego, z tej pozycji wyciągnąć, a więc na tym poziomie, gdzie po 18 dokładnie 18, chyba 70, już mówiłem, 18,70 te akcje oddałem. A więc tutaj już raczej bym, znaczy, no trudno mi powiedzieć, no nie, nie, że nie chcę zachęcać, no, potencjał zawsze mamy, no, mamy jakiś trójkąt, mamy tutaj możliwość na odbicie się ceny w górę. Oczywiście w wielu filmach zawsze powtarzam to samo, że warto poczekać do przebicia się właśnie tej linii trendu, choćby dlatego, że również nie mamy tutaj nawet wyznaczonego jakiegoś dołka. Tutaj oczywiście może się okazać, że ja resztkę swoich akcji oddam po cenie po prostu wejścia i już nie będę miał żadnej pozycji na tym właśnie walorze i będę po prostu patrzył, czy ta cena jeszcze nie zjedzie niżej. Wydaje mi się, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje założenie, że tutaj... Co do jakichś spektakularnych wzrostów, to już możemy raczej zapomnieć, ale oczywiście zawsze mogę się mylić. Jeżeli wzrost się pojawi, no to oczywiście, nawet gdyby to było do połowy tego ruchu, czy nawet pod tą linię, no to wiadomo, że oczywiście jest jeszcze, jakby nie było, spory potencjał na to, żeby jednak tych 6 czy 7 zł do naszego portfela dorzucić na każdej, można powiedzieć, akcji. Więc jeśli chodzi o biomed Lublin, to sytuacja wygląda następująco. Ja już na pewno nie dokupię tego waloru ze względu na to, że jeszcze jakiś tam pakiet akcji posiadam, częściowo oddałem do góry i to jest praktycznie chyba wszystko, co na tym walorze chciałbym w rzeczywistości. Jeszcze zrobić. Jeżeli sytuacja się zmieni, to z pewnością znów ten walor się pojawi. Oczywiście problematywne jest to, gdy ktoś dziś kupił tutaj, wiadomo, po 20, czy gdzieś kupił po 25, czy po 17. No, może to być niestety już kłopot e, w jakiejś dłuższej czasie, dłuższej perspektywie czasu n, na odzyskanie tego kapitału. No, bo musimy pamiętać o tym, że no, były osoby, które gdzieś tam po te 32 zł ktoś sprzedał, ktoś kupił. Więc jest ktoś, kto z pewnością nie chciałbym mu zabierać. Nadziei na to, że jeszcze uda się, żeby po prostu wzrost tego waloru nastąpił, chociaż co najmniej do tych 28. Oczywiście będę się cieszył, bo też tych akcji jeszcze posiadam trochę, więc jest duża szansa na to, że znaczy nie jest duża szansa, tylko chciałbym, żeby tak się mimo wszystko stało, żeby właśnie osoby, które gdzieś tam kupiły wyżej, a nie były tego świadome, jak ogromnym ryzykiem może być właśnie kupowanie tak spekulacyjnej spółki gdzieś na tak wysokich poziomach mogły jednak mimo wszystko z tego wyjść ale co za tym idzie, jeżeli ktoś wyjdzie, to znów ktoś z tym zostanie, a więc taka trochę dziwna analogia jednych można powiedzieć będzie jeden się uwolni, znów ktoś inny będzie uwięziony w tych akcjach dlatego tak ważne jest to, aby kupować naprawdę w, w, w konkretnych miejscach, przede wszystkim właśnie w miejscach atrakcyjnych dla Twojego portfela i przyszłych wzrostów. Jeśli chodzi o tę spółkę. No to w sumie tyle, tak jak mówię, nie, że nie zachęcam, oczywiście każda Twoja decyzja jest Twoją indywidualną decyzją, ja tylko i wyłącznie pokazuję Ci, co myślę i w jaki sposób po prostu bym postąpił, ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja decyzja i moja odpowiedzialność. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia już wkrótce.